Balkon ETV Warsaw. Dzisiaj na Smolnej gościmy u nas Tomka Makowieckiego. Cześć. Cześć, bardzo miło. Powiedz nam, co dzisiaj zagrasz? Zagram wam dzisiaj singla swojego pierwszego z płyty Moizm pod tytułem Holidays in Rome. Okej, powodzenia. Dziękuję. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. Now, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you just could see how much I've changed, I wish you'd love another man. If you just could feel how much I care, I wish we'd start a brand new love affair. In Rome, if you just could see how much I've changed, I wish you would love another man. If you just could feel how much I care, I wish we'd start a brand new love affair. Pięknie. Twoja poprzednia płyta wyszła w 2007 roku. Dość długo kazałeś czekać panom na nowy krążek. Jak ci się pracowało nad Moizmem? Długo. Nie, nad Moizmem pracowałem 3 lata, natomiast to nie jest tak, że pracowałem nad tą płytą ciągiem. Miałem dosyć sporo przerw, ponieważ zająłem się samą produkcją, realizacją tej płyty, więc były takie momenty, że musiałem dać sobie też trochę odpocząć, żeby nie tracić dystansu do materiału. Ale pracowało się bardzo dobrze. Czym w ogóle jest Moizm? Moizm tak naprawdę jest moją prywatną religią wolności. Moizm jest czymś, co jest antykonkurencyjne. Moizm jest mój też poniekąd. No dobrze, powiedz mi jeszcze, twoja płyta bardzo różni się od poprzednich. Jakieś nowe inspiracje? Wiesz co, pewnie tak. Na pewno inspiracje, ale też to, że ona się różni, to wynika z tego, że wiesz, ja mimo wszystko jestem człowiekiem poszukującym i staram się, wiesz, w momencie, kiedy robię kolejne i kolejne rzeczy, po prostu nie patrzeć za siebie.
tylko wybiegać w przyszłość. I ta płyta jest na pewno takim poszukiwaniem, wiesz, fascynacją brzmieniami w ogóle analogowymi i nie tylko, a także po prostu zabawą, formą i dźwiękiem. Także, wiesz, trudno mi powiedzieć, jak będą moje następne płyty wyglądały. Może też będą, wiesz, kompletnie inne. No i standardowe pytanie. Jak najszybciej dotrzeć do twojej muzyki? Do mojej muzyki trzeba... Aha, w sensie, jak najszybciej... wiesz co, no... Najszybciej to przez Balkony TV w tej chwili. Okej, dzięki. Dziękuję. Back in ETV.